Na zakończenie weekendu, w trakcie którego odbyły się kolejne ósme imieniny Jana Kochanowskiego, przedstawiamy wyjątkowej wartości artystycznej Drzeworyt Mieczysława Jurgielewicz zatytułowany Jan Kochanowski. Praca pochodzi z 1954 roku. Wspomniany literacki piknik odbywa się w Warszawie, m.in. w Ogrodzie Krasińskich, od 2012 roku. Po edycjach poświęconych m.in. Tuwimowi, Temersonom, Konradowi, Bojowi Żeleńskiemu czy Baczyńskiemu, obecna edycja była poświęcona Gustawowi Herlingowi Gruzińskiemu. Mieczysław Jurgielewicz, autor pięknej, prezentowanej pracy, malarz i grafik, studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie u Ferdynanda Ruszczyca oraz Warszawskie SPU Mieczysława Kotarbińskiego i Władysława Skoczylasa. Sam później został wykładowcą tej uczelni w latach 31, 39 i 47-52. Należał do stowarzyszenia grafików Ryt związku polskich artystów grafików, bloku zawodowych artystów plastyków i grupy Kardasz. Pod drzeworytem znajduje się autorska sygnatura ołówkiem M. Jurgi Lewicz. 1954. Pięknie oddany Kochanowski. A nam zostały jego słowa: na przykład pieśni, pion. Kto ma swego chleba, ile człeku trzeba, może nic nie dbać o wielkie dochody. O wsi, o miasta i wysokie grody, to pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. Kto więcej szuka, jawnie to znać daje. Sam na się, że mu jeszcze nie dostaje. Siła posiadł włości, kto ujął chciwości. Zapraszamy na stronę www.attigu.pl do działów dzieła sztuki, antyki, grafika artystyczna, literatura staropolska oraz portrety Ryciny.